Schodzące gwiazdy polskiej piłki? Sprawdzamy ligowych młodzieżowców. Cześć, witajcie na naszym kanale po krótkiej przerwie. Po intensywnym okresie Mistrzostw Europy postanowiliśmy dać sobie trochę czasu na luz, odpocząć też od mediów. Oczywiście byliśmy aktywni na Facebooku, natomiast filmików na naszym kanale przez jakiś czas nie było, ale nie martwcie się, w tym czasie też mieliśmy kilka organizacyjnych spotkań, myśleliśmy nad przyszłością, nad tym, jak sprawić, żeby te filmiki były coraz ciekawsze i przyjemniejsze dla Was do oglądania, więc wracamy z nową energią i nowymi pomysłami. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, przypominamy Wam o naszych mediach społecznościowych. Wszystkie linki macie w opisie, dlatego zapraszamy Was do wchodzenia, sprawdzania. Przechodzimy już do odcinka, gdzie przygotowaliśmy dla Was 5 najbardziej obiecujących młodzieżowców w Ekstraklasie na sezon 21-22. Zapraszamy. Pierwszym nazwiskiem, dosyć oczywistym, jest Kacper Kozłowski, który wciąż jest bardzo młodym zawodnikiem, nie ukończył jeszcze 18 lat. Rocznik 2003, no i o nim już zdążyła słyszeć cała Polska, wszyscy kibice piłkarscy to nazwisko kojarzą, przede wszystkim dzięki temu, że Kacper zameldował się też na Mistrzostwach Europy. Zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski, zagrał już w tym momencie w 5 meczach, co jak na wiek 17 lat jest bardzo imponującym dorobkiem. Kacper Kozłowski jest na tyle dużym talentem, że w 2020 roku znalazł się w gronie 50 najbardziej obiecujących młodzieżowców na całym świecie, co świadczy o naprawdę bardzo, bardzo dużym potencjale. W tym wieku 70 meczów już w Ekstraklasie, z czego też 5 meczów w dorosłej reprezentacji Polski, robi to wrażenie. Bez wątpienia jest to jeden z największych talentów ostatnich lat w polskiej piłce i też już się mówiło dużo o jego potencjalnym transferze nawet w to lato. Sam zawodnik te plotki zdementował i powiedział, że jego celem na najbliższy sezon jest też przede wszystkim granie po 90 minut, bo do tej pory, mimo jego niewątpliwego talentu, raczej zamykało się to w maksymalnie 75 minutach gry na boisku. I warto to tutaj porównać do Pedriego, bo Pedri, jak wiemy, teraz też o tym się dużo mówi, gra już 70 mecz w tym sezonie, grając właśnie na Mistrzostwach Europy, na Olimpiadzie, wszystkie mecze w klubie. No i mówi się o tym właśnie, jak to wpłynie na jego przyszłość, tak? Bo takie zmęczenie, obciążenie młodego organizmu no, wpływa też, nie pozostaje bez wpływu na kolejne lata, na obciążenie organizmu takiego młodego zawodnika. Kacper, jak widać, jest wprowadzany stopniowo. No tutaj Pedri jest rzucony na głęboką wodę. W kontekście Kacpra Kozłowskiego mam jeszcze jedną taką uwagę, że życzę mu naprawdę, żeby nie stał się drugim Piotrem Zielińskim pod względem oczekiwań od kibiców. Dlatego, że jest taka grupa kibicowska w Polsce, szczególnie reprezentacji Polski, która z jakiegoś powodu nie zgadza się z resztą świata i uważa, że Piotr Zieliński nie jest takim zawodnikiem, tak dobrym zawodnikiem, jak wszyscy o nim mówią. I wynika to tylko i wyłącznie z oczekiwań tych kibiców i z tego, że oni liczą na to, że w reprezentacji pokaże nie wiadomo co, a reszta ludzi i przede wszystkim gracze i trenerzy, którzy współpracowali z Zielińskim, twierdzą, że jest to zawodnik na najwyższym poziomie i ja też tak uważam i liczę, że Kacper to wsparcie od kibiców też zawsze będzie miał. A my przechodzimy dalej, bo następnym zawodnikiem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, jest Ksawier Dziekoński. Zawodnik urodzony w 2003 roku, bramkarz Jagiellonii Białystok, wychowanek zresztą tego klubu, całe życie w Białymstoku mieszkał. Jest to drugi najmłodszy debiutujący bramkarz w Ekstraklasie. Co ciekawe, pierwszym takim bramkarzem był Bartłomiej Drągowski, też grał w Jagiellonii Białystok. W tym momencie już Fiorentina i Serie A. Liczymy, że Xavier obierze podobną drogę, bo jak wiemy, Polska bramkarzami stoi. Jest to młodzieżowy reprezentant Polski, powoływany do kadry U19 i U21, co świadczy o tym, że na swojej pozycji i w swoim wieku jest jednym z najlepszych. I zawodnik taki, który przypomina trochę Edersona z Manchesteru City, to znaczy zawodnik, który umiejętnie posługuje się grą nogami. Zresztą on też zaczynał gdzieś tam w polu, bodajże na
grał jako napastnik przez kilka lat, później dopiero wszedł na bramkę. Wprowadza taki spokój do gry, ponieważ swoją postawą na boisku, tym jak podpowiada kolegom, sprawia, że właśnie defensywa czuje się dużo, dużo bezpieczniej. Współpracuję z trenerem Jarosławem Tkoczem, który już miał do czynienia wcześniej z Arturem Borucem, Łukaszem Fabiańskim i Wojciechem Szczęsnym, więc z tymi najlepszymi bramkarzami ostatnich lat w Polsce. I mówi, że i ten trener właśnie twierdzi, że Xavier jest dokładnie na tej samej drodze co ci bramkarze. Oczywiście czeka go jeszcze dużo pracy, ale jeśli chodzi o nastawienie na cel, to łączy się tą cechą właśnie z tymi najlepszymi. I też taką ważną cechą, którą właśnie Xavier ma, jest pokora. I tutaj jako przykład można podać historię, jak został powołany, znaczy dostał możliwość treningu w Akademii Młodych Orłów, co dla młodego chłopaka jest bardzo dużym wyróżnieniem. Po powrocie schował strój do szafy i powiedział, że nie będzie w tym chodził, bo nie chce wyróżniać się pośród rówieśników, mimo że to wyróżnienie otrzymał. Także pokora i pewność siebie to są cechy tego bramkarza. Poza tym oczywiście wysokie umiejętności na samej linii. Poza nim jeszcze w polskiej lidze jest co najmniej dwóch takich młodych bramkarzy, którzy też już zaczęli grać. Kacper Tobiasz, Legii Warszawa. Dosyć zaskakujące, ale też bardzo dobre wejście. Zresztą nasz sąsiad, także Kacper, pozdrawiamy. I Mikołaj Biegański, również rocznik 2002 w Wiśle Kraków. Następny zawodnik, Łukasz Bejger. Obrońca Śląska Wrocław, który przez 2,5 roku szkolił się w Akademii Manchesteru United. I co ciekawe, chciał go również Manchester City. Natomiast on zdecydował się na Czerwone Diabły i przez ostatnie 2,5 roku do stycznia 2021 właśnie szkolił się w tej akademii w drużynach młodzieżowych. I co ważne, to nie było tak, że on został z tej akademii wyrzucony, podziękowali mu. To była jego decyzja. On miał jeszcze 1,5 roku kontraktu z Manchesterem, ale zdecydował się wchodzić do seniorów w Polsce. Padło na Śląsk Wrocław. Łukasz Bejger to jest zawodnik też bardzo mobilny, dlatego że on gra w linii defensywnej, ale może grać zarówno w trójce, zarówno w czwórce. Może grać jako półśrodkowy obrońca, właśnie w tej trójce jako boczny obrońca, jako stoper. Także jest bardzo uniwersalny i też już w Śląsku trener Jacek Magiera z niego pod tym względem korzysta. Na pewno w defensywie duże, duże wzmocnienie Śląska Wrocław. Wychowanek Lecha Poznań w ogóle, co ciekawe, więc no widać, że w tej akademii naprawdę mamy chyba najlepszych jak na ten moment młodych zawodników. Przerwę ci, chociaż zaczynał w klubie, małym klubie KS Piłkarz Golub Dobrzeń, który co ciekawe założył jego tata właśnie po to, żeby syn miał gdzie grać z kumplami ze swojego rocznika. W Manchesterze United Łukasz grał w rocznikach U18 i U23. W U23 zagrał w bodajże 5 meczach. W tym sezonie 2 mecze w Ekstraklasie już, gdzie zagrał 180 minut łącznie, a więc full time. W europejskich pucharach nie udało mu się jeszcze zagrać. Trener Jacek Magiera nie skorzystał z jego usług. Co do samego obrońcy, bardzo szybki, zwinny zawodnik. Na pewno umiejętnie wprowadza piłkę do gry. Potrafi nadawać tempo początkowi akcji. Tutaj mam taki cytat, słowa, które powiedział Łukasz w wywiadzie ze Sportowymi Faktami. Nie lubię, kiedy rywal częściej trafia w ciebie niż w piłkę. Kibice bardziej niż ostrej gry chcą piłkarskiej jakości, emocji i goli. I myślę, że są to całkiem zaskakujące słowa, ale też cieszące nas, jeśli wiemy, że padają z ust obrońcy. Bo widzimy, że to jest zawodnik, który w swoim stylu gry chce też się kierować bardziej elegancją i tym, żeby to na boisku ładnie wyglądało, a nie tylko takim typowym polskim przecinakiem. Przypomina mi to trochę, wzorując się do najlepszych, Georgia Kieliniego. Odważny. Przed nami Mike Nawrocki, rocznik 2001, zawodnik, który od 5 roku życia trenował w Akademii Werderu Brema. Był powoływany do młodzieżowych reprezentacji od U15 do U19, również powołany na Mundial U20, ale na samym Mundialu nie zagrał ani minuty. W zeszłym sezonie wypożyczony do Warty Poznań, gdzie wystąpił w 3 spotkaniach. W tym sezonie jest już wypożyczony z opcją wykupu do Legii Warszawa na cały sezon 2021-2022. Zawodnik silny, cechuje go budowa atlety,
i na boisku bije od niego taka naturalna pewność siebie. Pewność siebie, spokój i umiejętność wyprowadzenia piłki między linie to już chociażby widzieliśmy w meczu z Dynamem Zagrzeb, gdzie po jego podaniu właśnie mijającym przeciwników rozpoczęła się akcja bramkowa dla Legii. Czesław Michniewicz bardzo dobrze kojarzy Majka Nawrockiego właśnie z młodzieżowej reprezentacji Polski U21 i myślę, że to była główna podstawa tego transferu. Zobaczymy, czy Legia zdecyduje się go wykupić po sezonie. Na razie w lidze gra wszystko, w pucharach też występuje, chociażby właśnie w tym meczu z Dynamem Zagrzeb i czekamy na to, co się z tym zawodnikiem dalej stanie, bo jest kilku takich piłkarzy młodych, którzy wyjechali albo urodzili się za granicą, ale grają dla reprezentacji Polski do młodzieżowych, ale no nie wszyscy z nich robią takie kariery, żeby później grać w seniorskiej reprezentacji. Zobaczymy, może Mike Nawrocki w pierwszej kadrze już niedługo zadebiutuje. Zobaczymy. Liczymy na to, na pewno jest to zawodnik z ogromnym potencjałem i jest to na pewno duża wartość dodana do defensywy Legii Warszawa. Ostatni zawodnik w gronie młodzieżowców, którego w tym sezonie chcielibyśmy wyróżnić w Ekstraklasie i zwrócić na niego szczególną uwagę, to Jakub Kamiński z Lecha Poznań, rocznik 2002, natomiast o nim już można w zasadzie mówić, że jest zawodnikiem doświadczonym na boiskach Ekstraklasy. Nie bez powodu go wybraliśmy do tej piątki. Zawodnik, który już trzeci sezon będzie rozgrywać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W pierwszych dwóch meczach w Ekstraklasie w tym sezonie ma już na koncie i bramkę, i asystę. Bardzo dobrze wszedł w ten sezon, ale tak jak właśnie mówimy, nie są to jego debiuty. On już zdążył też zagrać chociażby w Lidze Europy, zarówno w eliminacjach, gdzie strzelał bramki, w grupie, gdzie też rozegrał 3 mecze. Także no jest to kolejna perełka Akademii Lecha, których już w ostatnich latach było kilku, jeśli chodzi o tych zawodników, zresztą większość z nich już z Lecha wyjechała do klubów zagranicznych. I czekamy na kolej Jakuba Kamińskiego, bo myślę, że przyjdzie też na niego czas. On raczej nie będzie chciał na wieczność zostać w Lechu Poznań. To, co go na pewno cechuje, to duża dojrzałość i brak strachu w ofensywie, jak na oczywiście swój wiek. I to są cechy bardzo istotne, jeśli oczywiście mówimy o skrzydłowym, który przecież tę przewagę, szczególnie w pojedynkach 1 na 1 i przy dośrodkowaniach, ma robić. Szybki, zwinny zawodnik, który może grać i na lewym, i na prawym skrzydle, i jasno i otwarcie mówi, że wzoruje się na Jakubie Błaszczykowskim i że Jakub Błaszczykowski jest jego największym idolem. Przypomnijmy też, że Jakub Kamiński dostał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na jesieni zeszłego roku, kiedy selekcjonerem jeszcze był Jerzy Brzęczek. Na samo zgrupowanie w końcu nie pojechał, bo niefortunnie złapał kontuzję, która nie pozwoliła mu trenować z naszymi reprezentantami. Jakub Kamiński, no, liczymy na niego w tym sezonie, bo jest to zawodnik, który na pewno mógłby pociągnąć ofensywę Lecha Poznań. I sam zawodnik też zapowiada, że Lech Poznań bije się w tym sezonie o najwyższe cele, a to 11. miejsce z zeszłego sezonu było kwestią przypadku. Tutaj widzicie jeszcze kilka nazwisk młodzieżowców, o których myślę, że, no, których nie wspomnieliśmy. Natomiast myślę, że też warto zwrócić na nich uwagę w tym sezonie. Jest tu chociażby Dawid Tkacz, do tej pory najmłodszy debiutant w historii naszej ligi, z rocznika 2005, zawodnik Górnika Łęczna. Także na tych zawodników też warto zwrócić uwagę. My kończymy już dzisiejszy nasz odcinek. Dajcie znać koniecznie, których wy młodzieżowców widzicie w topie w najbliższym sezonie. Naszą piątkę już znacie, chętnie poznamy wasze typy. Koniecznie dawajcie znać w komentarzu. My się będziemy z wami żegnać. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek do końca i pamiętajcie, aby do naszego następnego spotkania pozostać Z piłką na ty. W zeszłym sezonie możecie Państwo go kojarzyć z tego, że. Możecie Państwo go kojarzyć. Co za gość? Ja się nie śmieję z Ciebie. Możesz się śmiać. Dobra, zgubiłem się teraz.